Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i w Far Cry 4 cała północ stoi przed nami otworem, więc od razu wyznaczmy sobie waypoint na Amite i to mnie jakoś wyprowadzi w tamte rewiry, a tam co będzie, kurde, nie wiem, serio, nie wiem, zobaczymy. Dla mnie to jest kompletna nowość. No pewnie jakoś diametralnie się teren nie będzie różnił, tam nagle nie będzie pustyni, jak w Far Cry 3. Nie, moment, trójce? Nie. Dwójce, tak, dwójce, tam były takie bardziej suche tereny. Trójka oczywiście, wysepki tropikalne, a tutaj, no, góry, jak widać. O, daleko. No, czy już jestem na dobrej drodze? Tak, rzekomo już tak. Kurde, przydałby się jakiś środek lokomocji. A poza tym tam jest strażnica, dzwonnica, kurde, mylą mi się te rzeczy. Ale no, gdzieś powinna być widoczna, nie? Czy jest naprawdę daleko? Dobra, najwidoczniej. Nie, dobra, nie będziemy z tym biegać. W otwartym terenie, lepiej z tym. Nie wiadomo, na co możemy trafić. Na zieloną roślinkę. Ej, w ogóle tam jest most linowy. A tam niedźwiedź. No to nieźle. No to spoko. Dobra. Pójdziemy tam, oczywiście, ale... O kurde, jeden strzał starczy. Kurde. Nie, ta snajperka jest naprawdę dobra. Ale zobaczmy, czego on tak właściwie pilnował. Dobra, widzę jakąś ładną jaskinię i chyba wejście wyżej. Nie, tutaj nie, ale plakat. Już inny gatunek. Kurde, mogłem się przyjrzeć bardziej. A w ogóle wskaźnik procentowy przed rozpoczęciem gry pokazuje już 59%, o dziwo. Czy już jesteśmy, kurczę, no w 60 gry. Sorry za ten dziwny ułamek. No nie, taki dziwny. Jest 3/5. Dobra, opróżnijmy skrzyneczki. Nie chcę wam tutaj teraz matematyką głowy zawracać. No ale jak widzicie, czasami się ułamki przydają. Choć bardziej 60% było zrozumiałe dla was pewnie. Nie, to tylko szczury. Ale właśnie, czy jest coś jak skóra ze szczura? No zobaczymy zaraz, bo chyba dwa udało mi się zabić. Ej, można oprawić. Kawałek ciała. Aha, czyli tak zwana lipa totalna. To samo dostajemy z żółwi i innych takich rzadko spotykanych zwierzątek. Okej. Jest zagubiony list. No, opłacało się zabić niedźwiedzia, ale... liczyłem na jakieś wejście do dzwonnicy może. Jakoś w tej jaskini jakaś drabina do góry, albo chociażby, nie wiem... dziura, przez którą może było jakoś się wspiąć. Wyżej. Ale właśnie, skoro szczury oprawiłem, to czemu nie niedźwiedzia? Dobra, ale oczywiście jedna skórka tylko. Bo to był kill snajpą, a nie kuszą. Choć poważnie teraz zastanawiam się, czy łuku z powrotem nie wrzucić. Nie no, kusza jest spoko, naprawdę bardzo fajna broń. Ale no, tam jakieś specjalne umiejętności do łuku doszły. No i też różne strzały, no wiele zastosowań. Moment, zakładnicy? Nie, to po prostu grupa, która się tutaj włóczy. Dobra, no to może kamyk raz. Dawno tego nie używałem. A, już wiem czemu, bo oni tego kurde nie słyszą. O, dobra, jednak tak. Okej, spokojnie. Najpierw ciężkiego. Seria eliminacji, wyciągnięta spluwa. Ej, kurde, nie wyciągnął spluwy. Niedobrze. Miał broń krótką wyciągnąć, ale już tutaj widzę ciężko zbrojni. Ej, dobra, czyli już, o, w ogóle potwierdzenie tego, co mówiłem w poprzednim materiale, zresztą w jednym z poprzednich, że to jest dokładnie ta broń, tylko że zmodyfikowana na maksa. No widzicie, jakieś cechy wspólne tych dwóch rysuneczków, prawda? No, to dobrze, to idziemy dalej. No może już od razu do Amity? Ale właśnie, ja chciałem najpierw w środku lokomocji, więc proszę bardzo, jest. Powinno być trochę szybciej. Ale w sumie już bym wiewiórką mógł się gdzieś przelecieć tutaj. Tam widzę ładny most po prawej stronie. Kurde, ominąłem roślinkę. Ej, tak słońce bije? Nie. W lusterko? No spójrzcie. Co za świetlista kula? Co to ma być? Ej, wow, tam było dużo ciekawych rzeczy. Chyba plakat.
I dodatkowo trzy skrzynki. Z czego jedna tutaj już. No, że utrzymują tu porządek, powiedzmy, no. Jasne. Już się tutaj złoty szlak panoszy, a dopiero co tutaj wjechali tak naprawdę. Wow. Dobra, grubsza akcja, widzę. Ej, no co jest? No. Tak miało być od początku. A nie, sorry, to nie Jelonek mnie wypatrzył, tylko jakiś żołnierz. Gdzie on jest? Tam jeleń z pieprza. A tutaj jesteś, kurde, koleś. No i dużo punktów doświadczenia teraz, za nich wpada. No i dobrze, bo Adja już jest na tak wysokim levelu, że aż szkoda gadać, moment. Jakieś punkty wpadły? Jeden. To możemy go wrzucić tutaj. O, nie, sorry, tutaj. Jeszcze tylko 5. I umiejętność rozwinięta na maksa. No chyba mi się uda przed końcem tego let's playa sprawić, żeby Andrzej miał wszystkie umiejętności wymaksowane tak, jak tylko się da. Ej, czyli ja tam widzę snajpera? Nie, na pewno nie. Ale coś połyskuje. Pewnie miejsce, gdzie będę mógł się wspiąć. No, ale a mi też w sumie niedaleko. Nie, ale co robimy? Kurde, no nowy teren zupełnie. Wypadałoby troszeczkę odsłonić. Moment, kurczę, tu jest dzwonnica. No, oddaliłem się od niej, to może coś innego. Kurde, może tu od razu? Koło obozu pracy Pagana? No nie, no a może ju... O, a właśnie, można Yuma już powoli zacząć szturchać. Oczywiście w cudzysłowie, nie? Ale tutaj nie mogę przejść za pomocą szybkiej podróży. W ogóle nigdzie nie mogę z grubsza, ale... Spróbujmy, mimo wszystko. Amita w kolejnym odcinku, teraz dzwonnica. Cholera, jeszcze wysoko jest, no to niedobrze. A tu duży zbiornik wodny. Ej, ale moment. No a to co to niby jest? Ja to muszę sprawdzić. No, ile się da, tyle przelecę. Ale chyba czeka nas kąpiel. Na pewno czeka nas kąpiel. Dobra, jakieś rekiny, bo może... Fauna wodna też się zmieniła. Oj, coś mi już dziabnęło. Nie, klasyczne rybki, ale trochę ich więcej. A, szedł. Coś się ja. O, on wiedział, co go ściga. Dobra, to wygląda jak ołtarzyk. Ale nie, no tam jest cel. Tylko tak właściwie, co to jest? To nie jest na pewno cel mojej podróży. Tam to jest dalej. Ale przy okazji forteca po drodze. Kurde, szkoda, że muszę tak płynąć. Bo teraz, kiedy mam słuchawki i wszystko słyszę, to czasami można się przestraszyć, serio. Jak płyniesz sobie w pełnej ciszy, praktycznie tylko słyszysz opływającą ciebie wodę, a tutaj właśnie takie coś czasami. A nie, teraz akurat było to zakłócone przez świątynię Yalendu. Czy jakoś tak. Nie, ale tu nawet nie wejdę. Chyba, że... No właśnie, tutaj. No ale ej, Andrzej, no ale cię, proszę cię. Skocz, no. Dobra, a w świątyni co? Wrodzy żołnierze. No, ewentualnie jakiś ptasior. Zobaczymy, jakie piórka się z niego dostaje. O ile jakieś. Wow. Są mi żołnierze. Cholera. Ej, dobra, a wejdźmy do środka najpierw. Najpierw ich okradniemy, a później zabijemy. No chyba, że to drugie nie będzie konieczne. Ale tego nie wiem. Ej, nieźle to wygląda. Naprawdę nieźle. Kolejna bardzo klimatyczna lokacja. Dobra, ale wstańmy sobie. Dobra, chyba to jest skrzyneczka do otwarcia. Nie, oczywiście, że nie. Muszę patrzeć na mapę. To nie ma co podchodzić w ogóle do niczego, jeżeli tam się coś albo nie błyszczy, albo nie jest... uwidocznione na mapie. Po prostu się nie opłaca. No ale z drugiej strony... Co to jest? Może tam wejść? Pewnie, że nie. No to ja mówiłem, póki co to tylko ładnie wygląda, nic przydatnego. Ale mam wrażenie, że oni tutaj idą, bo się muzyczka włączyła. Dobra, aby co mam z tłumikiem? Ej, oni... biegną. Może uruchomię jakąś pułapkę. Moment, czy jeden z nich jest tuż za mną?
Cholera na to wygląda. Dobra, a może jest... A, może jest tutaj na górze. Ale stop, tu jest zupełnie inne przejście niż sądziłem. Dobra, mamy ładną łódź. Ale to tyle w temacie chyba. Dobra, ale uznajmy, że wyprowadziliśmy ich w pole doszczętnie. Więc teraz można obalać górę sobie. Ale oczywiście już w trybie skradania. Bo tu się może plątać jakiś snajper. A nie chciałbym, żeby mnie teraz odkryli, kiedy tak ładnie ich sprowadziłem na manowce. O, czy to jest granatnik? Nie, ma magazynek przecież, to nie może być granatnik w życiu. Tu wskoczyć? Też niezbytnio. Kurde, dobra. Coś mi się wydaje, że ta miejscówka będzie wykorzystana w jakiejś misji albo coś w tym stylu. Ej, pooznaczajmy ich. Ale to jest taki, kurde, przystanek na mojej podróży. Kurde, no bo niestety, ale mój cel jest tam. W sumie wiecie co? Olejmy ich. Po prostu ich olejmy. Ale nie będę płynął w pław. Nie ma opcji. Niekiedy to jest łódź. Na którą tak pięknie mi się udało wylądować, choć z niej zszedłem. Dobra, spieprzę, bo tam ona... Jeszcze ma koleżankę na tym jeziorku. Gdzieś tam z lewej pewnie. No aha, dobra. Już mnie nie ma, spokojnie, spokojnie. No niestety, nie jest to poduszkowiec, więc sobie tym nie pojeździmy po lądzie, no ale zawsze te parę metrów bliżej. Okej, to na pewno jest Armia Królewska, bo to jest... O kurde! Nieodbity teren jeszcze. Dobra, uleczmy się mimo wszystko. Czy on mnie widzi? Ej, nie wydaje mi się, serio. No, Andrzej, piękna eliminacja. Już sobie jeszcze granacik, czemu nie? Dobra. Coś tam odkryłem, nie zdążyłem przeczytać. Ale plaka zerwę. Kurde, jakieś granaty by się przydały. Ej, przecież mam chyba. Jeszcze przyklejające się, dobra. I konwój przy okazji, no jak pięknie. Czy on chce zawracać? No nie, no co ty? Ej, no co ty? Nie rób mi tego. No. Kurde, już myślałem, że ucieknie. Dobra, powiedzmy, że pięknie. Plakat i dzwonnica. Jak najszybciej. Ale... coś tu jest, no właśnie. Oj, widzę, sprzymierzeńcy tam się napieprzają chyba. No, słyszę snajpera. No chyba, że do orła, jak zwykle. Oni mają takie jakieś wiksy dziwne. Dobra, dużo rzeczy znalezionych. Czy jakieś przydatne? No niezbytnio właśnie, o to chodzi, ale... coraz bliżej dzwonnicy. O, ciebie szukałem, stój, nie uciekaj. Handel, handel, handel. Tak, wszystko. Ale też sprzedam, co tylko mogę. Dobra, no i teraz rozumiem, teraz to można działać. Spójrzmy na sytuację, no i pięknie, 50. Te 240, tutaj też 50. No i 28. Może być, ale granatnik mimo wszystko z tym połączony. Co tu się stało? Autko nie bangla? No to pozwól, że naprawię, niech ci będzie. Jakbyście sami nie mieli palników, nie? Bo serio, to nie jest trudne. Po prostu przypalasz, gdzie tylko ci się podoba. I nawet koła jesteś w stanie napompować, ale patrzcie, jak to ładnie podpala trawę. Ale w sumie ludzi też podpala, patrzcie to. Oj, słaby motyw, zwłaszcza, że potrzebuję sojuszników na tym terenie. Oj. Jeszcze kurier na to się wplątał. Dobra, to kurier w pierwszej kolejności, może. Ej, udało się, nie wierzę. Dobra, sorry, ale musimy się tobą zająć. No, przygniotł go auto, jest spoko. A ty koleś tam nie uciekaj, widziałem handlarza, który uciekał, będzie mi potrzebny jeszcze. Bo zaraz będę musiał uzupełnić granatnik. Dobra, jesteś. Ale to jest już ciężka zbroja, jakaś bardziej kuloodporna chyba. O, dobra, zobaczymy, gdzie on się schował tak właściwie. A tutaj jesteś po prostu, dobra. No już prawie 20 tysięcy po takiej chwilce małej. Ładna jazda.
No a niestety. No i patrzcie, jeszcze żeton spływ do wynajęcia dostałem. Oj, to był błąd. Piechol, nie trzeba wszystkiego robić granatnikiem, serio. Ej, ale tam chyba moi się naparzają z armią królewską. W takich sytuacjach lubię pomagać. Bo niby czemu ja bym tego nie zrobić? Okej, może granat się komuś przysłuży. Ej, nie wierzę, trafiłem. Nieźle. Ładny łódź szczęścia, Andrzej. Ale ich tutaj jest pełno, ale mi się podoba taki niezdobyty teren. Bam raz. Bam dwa. No, rasowy hitman. Dobra, schowajmy się w krzaczkach. Może sam podejdzie. Fajnie by było go oznaczyć. Dobra. Aha. I dobra, spróbujemy zaszarżować go, nie? Ale najpierw wyprowadźmy go w pole. Dobra, może być. I pięknie, z granatem. Żeby wszyscy tutaj przybiegli. Jaka głupota. Ale w sumie może nie do końca, ale teraz będę mógł się wspiąć bez problemu. No chyba, że świnia mi przeszkodzi. Ale zadbajmy o to, żeby tak nie było. Nie, no dobra. Zostawmy ją w spokoju. Plakat. Kurczę, pewnie gdzieś wyżej, nie? Albo tutaj koło mnie. Ile? 5 już. Tak, do kolejnej nagrody. Jak wysoko mogę kotwiczką? Cholera, nijak. Dobra, no to trudno. Trzeba po drabinie, jak plebs. Nie, ale Jay, serio, naprawdę nie możesz gdzieś się tam podhaczyć? Coś. Oj, ale ten ul to ja zestrzelę. Jeżeli tam jest ul, faktycznie. Aha. Chyba nie dolecą do mnie, nie? O. Przynajmniej jak będę na górze, to nie zahaczę o niego. Nie, ale tak serio, jak tam wejść wyżej teraz? Może tu? O kurde! A może tutaj nie? Okej, dobra, ale jeszcze raz. No ale coś mi się wydaje, że ta drabina będzie mnie denerwować, jak tutaj jeszcze tak 3 razy spadnę. I po deseczkach, i po deseczkach, Andrzej. Dobra, hop. No i w ogóle Mirror's Edge 2 się jeszcze kroi. Kto zna tą grę, no niech się szykuje. Może ją kupię, jak stanie, bo jak będzie tak samo krótka jak jedynka, to nie będzie warta swoich pieniędzy. Nieważne jak dobra to będzie gra. Jeżeli będzie trwała naprawdę 4 godziny tylko, no to nie dam 260 zł na starcie za nią. Tam, okej. Okay. Living in a box. No muszę w końcu za GTA Online się wziąć, bo będziecie mieli teraz chyba z tydzień bez odcinków z GTA Online. Jestem ciekaw, jak to zniesiecie. No już teraz obserwuję po paru dniach, tylko że już pod każdym filmikiem z innej serii się pojawia komentarz, kiedy GTA Online. Ale ile lat można to kręcić? No tak długo, jak sprawia mi też przyjemność. A póki co tak jest. Ale przysłużyła się do tego przesiadka na nową generację. Dobra, lecimy. Oj, nie zestrzelę. Ale jak przejdę obok, to mnie co, zjedzą? Tak, zjedzą, oczywiście. Ale nie tak bardzo, jakby mnie zjadły, kiedy byłbym, kurczę, sprawcą ich śmierci. Pewnie. Nie? No właśnie. Ej, nie, bo jak zginę, to ale będzie beton. Ale będzie beton! Nie! Nie, kurde, po jaką cholerę? Tuż przy łączniku, no nie. Ale to było mega głupie. A że jestem w szoku, że ja to zrobiłem. Ale nie, serio, myślałem, że jak raz się... No nie, jeszcze na dole. Nie, ale po prostu myślałem, że jak raz się od nich odgoniłem, to już dadzą mi spokój, ale nie. Oczywiście, że nie. Pięknie, jeszcze żołnierze. Jeszcze mnie widzieli na domiar złego. Okej. No się mówi trudno. Co ja mogę zrobić? Ej, co ty tutaj robisz tak wysoko? A zapomniałem, że po drabinach to wy się wspinacie. Okej, dobra. No po deseczkach, piechol, po deseczkach. Ty już szkoda, że jestem taki odsłonięty tutaj. Gdzieś tu schyw na górę. Tutaj. Dobra. No ale Andrzej, co ty, jak debil skaczesz, kurczę, do góry w miejscu? Co to jest? Wspinaczka miała być, Andrzej, wspinaczka. A
ale i tak propsy za to, że on potrafi gałązką wyciągnąć sobie kulę z przedramienia. Nie, gdzie jest wejście? To trzeba by było przeskoczyć. Nie, kartony. Oczywiście. A i teraz bardzo ważne w tej broni jest to, żeby przeładować przed wystrzeleniem ostatniego pocisku z magazynka. No dlaczego? No cenna sekunda, no spójrzcie. A, oni nie wiedzą, że tu jestem. No szkoda, trudno, ale wystrzelajmy cały magazynek, uwaga. Patrzcie, cały. I zwróćcie uwagę na przeładowanie. Ostatni segment tego przeładowania. Ostatnia czynność. To naciągnięcie. No, to jest dodatkowy niestety czynnik. Parę sekund, spójrzcie, tutaj tego nie ma. To jest po prostu zmiana magazynka. Już jeden w komorze jest, nie trzeba go tam wprowadzać. Ale dobra, tylko tym razem serio. Uwaga na pszczoły. W ogóle czemu się nie uleczyłem do pełna? Przecież mam 5 pasków już. Może od razu. A może spalić je? No to by nie było głupie. Aj kurde, no dobra, to było głupie znowu. Znaczy nie, inaczej, może nie było głupie tak kompletnie, ale... No zbyt mądre też to nie było. Ej, patrzcie, działa, nie zaatakowały mnie? Okej, pewna nutka realizmu. Bo przecież gniazda szerszeni i innych paskudztw niepotrzebnych, bo potrzebne są tylko pszczoły, tak na dobrą sprawę. No przecież się wypala takie gniazda. A nie strzela, kurde, z karabinu, piecho. No, to też się spaliło. Albo to było właśnie to, piecho. Dobra, gdzie jest, kurczę, stacja przekaźnikowa, bo tym razem ją muszę po prostu dezaktywować. Jest. Dobra. I zobaczmy, jakie miejscówki dookoła się czają. No, no, no. Co my tu mamy? I w ogóle, jak wygląda ta okolica? Punkt kontrolny w południowym Yalendu. Ołtarz Krolinga Sahida. Dobra, co jeszcze? Rynek Mansa. Myślę, że Mansa Ridera z gry o tron. Czy tam był Mans w sumie? Okej, okay, jakiś shotgun za darmo w sklepie. Mam nadzieję, że już go wcześniej nie kupiłem. Dobra, nowe aktywności. Obczajmy faktycznie. Ej, to zrobię, bo nie, serio, muszę po prostu, bo myślałem, że to są misje z gatunku powtarzalne, to są te, które można wykonać tylko raz, więc jeszcze, kochani, w tym odcinku. Misja z gatunku eskorta, czyli eskortujemy ciężaróweczkę w bezpieczne miejsce, tylko obym tutaj nie zginął. O, i zielona roślinka od razu. Jak miło, jak pięknie. No, szkoda, że to nie wyszło. Ale chyba... Zwierzak go zje. To był, jeżeli się nie mylę, tygrys. No, zobaczymy, czy ucho mnie nie zmyliło. Gdzie jesteś, tygrysku? A, tutaj. Aha. Dokładnie, to byłeś ty. I za to, że mi zrobiłeś krzywdę, wezmę twoją skórę. Dobra. Cholera, myślałem, że się poskłada sam. No sorry, pewnie ty mi chciałeś powiedzieć coś na temat treści tej mojej podróży, tej mojej misji. Ale nie, sorry, jest radio. Chroń konwój z wyzwolonym złotem i eskortuj go do wyznaczonego miejsca. No właśnie, AJ mówi na siebie AJ. To już zupełnie co innego. Dobra, sorry, że przerywam. Dbajcie o niego. Moi przyjaciele, ten wędrowny mnich to mój przyjaciel, którego należy szanować, ale przede wszystkim chronić, czyli dzieło Banaszura. Jeśli potrzebuje jedzenia, nakarmcie go. Jeżeli jest spragniony, dajcie mu wody. Traktujcie go tak, jakbyście traktowali swoją własną rodzinę. Dziękuję. Dobra, sorry, że przerwałem. Aj, aj. Ej, stop, moment. Ale zanim dotrzemy we wskazane miejsce, tutaj są naprawdę koło mnie dosłownie dwie skrzyneczki. No nie zostawiajmy tego w ten sposób po prostu. O, tutaj jesteś. Nie, bo później, kurczę, będę gdzieś leciał w wyznaczone miejsce, zobaczę diamencik i zboczę z kursu. A tak to proszę bardzo, wyczyszczone i spokój. W sumie jakieś, no, może 120 sekund z papcia. Biorąc pod uwagę topografię, otoczenia tutaj, górki, pagórki, wąwozy, przepaści i inne.
chyba w koło. Aha, trochę się skąpię. Łódź, nie ciężarówka. Aha, to nieźle. Może być. Podoba mi się. Coś innego zawsze. Dobra, moment, spokojnie. Jeszcze muszę przetrzepać tą szopę. To było to. Moment, trzeba by na pewno. O kurde. Ej, czy ona już płynie? No, mam nadzieję, że nie. Tutaj mamy parę rzeczy do przeczytania. To sobie przeczytajcie. Yuma? Moment, moment. Jeżeli autorką jest Yuma, to muszę przeczytać po prostu. Do urzędnika celnego. Wydawało mi się, że umawialiśmy się tak, że zabezpieczysz każdy artefakt związany z Kalinagiem, który trafia do świątyni Yelendu. Rzecz w tym, że tego nie robisz. Skąd to wiem? Bo cały czas znajduję w Yelendu takie relikty. Mogę się tylko domyślać, że mnie nie zrozumiałeś. Dlatego też postanowiłam przyjąć twoją żonę na stanowisko tłumacza, dzięki czemu unikniemy w przyszłości wszelkich nieporozumień. Mam nadzieję, że wyrażam się jasno. Yuma. Okej. Tą panią trzeba wyeliminować. Nie, serio. No jest chora. To trzeba, bo ma chore metody po prostu. Ale czy w sumie jedno i drugie zdanie się różni od siebie? Jakoś diametralnie? Nie. Ani trochę. Trzeba wyrwać chwasta po prostu. Różowe włosy i płeć jej nie uratują. Dobra, no to ciśnij. Jestem gotów. Ej, tu jest jakiś wrak pod wodą. Gdzieś tam, mniej więcej. Okej. Gdzie, gdzie, gdzie? Ej, ja mogę tu wejść? No właśnie, a mogę sobie postrzelać z działka? O kurde. Jakieś beczki? Ej, dobra, widzę jedną. Okej, uwaga, no. Ale jeszcze kilku tutaj stoi. Moment, czy ja nie przegrzeję tego sprzętu zaraz? Ej, bardzo możliwe. Ale fajnie się tym strzela nawet. No, całkiem przyjemnie. Za nami, a mogę się do tyłu obrócić? No pięknie. Dobra, chyba wszyscy, nawet ci w wodzie, okej. Okay. Piranie będą miały pożywkę. Kurde, kłody, no przecież gratyki bym to zrobił. Sentarun Matary. Odkryty. Pewnie pod spodem. Nie, serio, z której strony będą napływać? Ja obstawiam, że przed nami. Aha. Dobra, dobra. Najpierw strzelca wypadałoby zabić, ale w sumie zabić wszystkich też dobrze. Nie, ale serio, pobawię się granatnikiem teraz chwilę. Wiem, że mniej będę widział. O kurde. Ale to lepiej działa, bardziej widowiskowo wygląda. Aha, już jasne. Jasne, że wam pozwolę, jasne, że wam pozwolę. Oj kurde, ale ciężkie strzały. No ale nie mogę przymierzyć? No, kurde, co się stało? No, a chociaż tam tego jednego się udało. Serio? Ktoś tam płynie jeszcze za mną? Tam. No patrzcie, no jak tak się strzela, to lepiej się granatnikiem bawić niż działkiem stacjonarnym. Dobra. Jeszcze ktoś? Come at me, bro! Come at me! Tutaj. No to już gorzej. To było niestety pudło. I już kolejne. No. Coraz lepiej, coraz lepiej. AJ. Ja, w sumie taka zabawa w statki trochę, nie? Ja strzelam pudło, tutaj B1. A, trafiony, zatopiony. Kurde, jednomasztowiec. Chodzi tutaj w sumie bez masztów. Takie bezmasztowce trochę. Nie, dobra, ale ktoś jeszcze? Raczej tylko za nami chyba, nie? Ewentualnie tam. A nie, to już nasi. Już się udało. Dobra. Co się cieszysz, kurde? Wow. Pamiętaj, cały czas trzeba być na baczności. Mieć się na baczności oczywiście, a nie, że stać, kurde. No, chyba zrozumiał, bo biegnie. Dobra, rozumiem, że się udało. Dobra, to pozwól, że wysiądę i pomogę. Bo tutaj ktoś do siebie strzela. No chyba, że znowu prują w powietrze, ale no wierzyć się aż nie chce, nie? No dobra, trudno, zróbmy to w ten sposób. Kurde, no chciałem, żeby tu był headshot.
Those convoys you brought in will allow us to outfit most of our soldiers for battle. Ale czemu Amita cały czas? Kurde, trzeba w końcu wykonać misję dla niej i wybrać Sabala. Nie, serio. Hey, I'd like to talk to you. Znowu kolejny brzuchomówca. O, żeton, dzięki. Oj, akurat się ruszyłaś, twoje szczęście. No to i kid, niech ci będzie, ochronię cię przed miodożerem i kończę ten odcinek. No, może być pięknie. Dobra kochani, to wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! Because you were.